Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej Konfederacji. Szanowni Państwo, na przejściu granicznym w Dorohusku trwa kolejny już dzień protest polskich przewoźników, kierowców, przedsiębiorców z branży transportowej. Nie dowiecie się tego z mediów głównego nurtu, które pokazują najchętniej przytulających się prezydentów Dudę i Żeleńskiego. Nie dowiecie się tego od polityków obozu rządzącego, którzy chyba już bardziej dbają o to, żeby mieć dobrą opinię w ukraińskiej opinii publicznej niż wśród swoich własnych wyborców. Nie dowiecie się o tym, że polscy przewoźnicy, którzy jeżdżą na Ukrainę od wielu już tygodni, żeby dostać się z powrotem do Polski, muszą stać po 10 dni w 40-kilometrowych kolejkach, że są przeciwko nim akty przemocy. Niszczenia samochodów, pobicia nawet, po prostu nie ma im zagwarantowanego bezpieczeństwa na terenie państwa ukraińskiego, w którym muszą stać w tych kolejkach po to, żeby dostać się z powrotem do Polski, do domu. Dotyczy to nawet już nie tylko kierowców, którzy przewożą jakieś towary handlowe, dotyczy to nawet tych kierowców, którzy jeżdżą na Ukrainę z pomocą humanitarną. Powstaje pytanie, dlaczego Ukraina do takiej sytuacji dopuszcza, dlaczego tak się dzieje. Czy to jest jakaś samobójcza myśl stojąca za tym, że utrudniają dostarczanie pomocy humanitarnej? Nie, za tym stoją jak zawsze brutalne, twarde interesy, które rząd ukraiński rozpoznaje o wiele lepiej niż robi to rząd polski. Rząd ukraiński od wielu lat naciska na Polskę, naciska na Unię Europejską, aby uprzywilejować ukraińskich kierowców, ukraińskich przedsiębiorców transportowych w dostępie do rynku unijnego. Tak, żeby mieli do tego rynku nieograniczony dostęp, nie mając jednocześnie tych wszystkich obciążeń, które wynikają dla polskich przedsiębiorców z obecności w Unii Europejskiej. Obciążeń wynikających z pakietu mobilności, obciążeń wynikających teraz z Polskiego Ładu. Czyli krótko mówiąc, rząd ukraiński walczy o to, żeby ukraińscy kierowcy, ukraińscy przewoźnicy działali w sposób nieuczciwy, tak, z perspektywy rynkowej, działali na dużo lepszych, dużo bardziej uprzywilejowanych warunkach i żeby mieli możliwość w szybkim czasie wyeliminować z całego unijnego rynku polskich przedsiębiorców transportowych, którzy obecnie na tym rynku są potęgą. Kierowcy, przewoźnicy, przedsiębiorcy transportowi polscy są zdesperowani, dlatego poszli na protest, licząc, że przykują wreszcie zainteresowanie rządu, przykują wreszcie zainteresowanie mediów. Niestety wygląda na to, że nie mieści się to w obecnej poprawności politycznej, żeby mówić o interesie polskich przedsiębiorców, żeby mówić o interesie, fundamentalnych interesach gospodarczych całego państwa polskiego. Dlatego, że utrata sektora transportowego byłaby dla Polski, dla polskiej gospodarki po prostu katastrofą. My dzisiaj o tym mówimy, prosimy o nagłośnienie tego tematu i wzywamy rząd, żeby usiadł do rozmów z przewoźnikami, żeby spełnił ich uzasadnione żądania i żeby wykorzystał wreszcie tę sytuację międzynarodową, która istnieje, już nawet nie po to, żeby zagwarantować sobie ze strony Ukrainy jakąś wzajemność, jakieś uprzywilejowanie polskich interesów, ale elementarny podstawowy szacunek. Szacunek polegający na tym, że Ukraina będzie przestrzegać porozumień zawartych z Polską, które obecnie łamie, dlatego że tam było zawarte porozumienie o przepuszczaniu polskich kierowców jadących z pustymi ciężarówkami, które obecnie jest łamane, zostało przez Ukrainę jednostronnie zawieszone. Po to, żeby po prostu polski rząd zaczął twardo egzekwować najbardziej podstawowe interesy państwa polskiego, a nie tylko państwa ukraińskiego. Proszę o zabranie głosu pana Leszka Burcharda z partii Korwin. Dzień dobry, witam państwa. Proszę państwa, Ukraińcy twierdzą, że my musimy puszczać ich przewodników szybciej. Wtedy oni zaczną reagować, aby nasi przewodnicy mogli również szybciej wracać. Podczas gdy ich pomysł nie był proponowany, nie ustalany i nie mam takiego obowiązku jako państwo, żeby szybciej puszczać przewodników ukraińskich przez granicę. Musimy jako państwo polskie kontrolować, co przechodzi przez naszą granicę i jest to w naszym interesie i w naszym obowiązku, że dbanie o bezpieczeństwo granic. Ja rozumiem, że wdzięczność nie jest walutą, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe. Natomiast wzajemność powinna być. Powinniśmy wymagać od Ukrainy, żeby
żeby ze względu na nasze na naszą pomoc, tak, humanitarną, nawet tą przekraczającą humanitaryzm pomoc, żeby oni również zwracali uwagę na nasze interesy, a nie bezkrytycznie służyć narodowi ukraińskiemu, jak to mówili nasi umiłowani przywódcy, i nie oczekiwać nic w zamian. Musimy zacząć oczekiwać w zamian rzeczy za tą pomoc, za te przynajmniej na zasadzie wzajemności. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże kierowcom, spedytorom, wszystkim, którzy czekają na towary przez nich dostarczane, także dobra, podarki, donacje wiezione na Ukrainę. No, sytuacja paradoksalna i wołająca nie tylko o pomstę do nieba, ale domagająca się bardzo zdecydowanej reakcji władz warszawskich. Tej reakcji nie ma, czy kiedykolwiek nastąpi, to rzecz wątpliwa, tak długo jak długo w ministerstwach, w gabinetach zasiadają tutaj ludzie chlubiący się tym, że są sługami narodu ukraińskiego. Jaka powinna być ta reakcja? No oczywiście już od dawna wezwanie na dywanik ambasadora Ukrainy z niedwuznacznym przedstawieniem alternatywy, jaką byłoby po prostu higieniczne, czasowe, z przyczyn technicznych zamknięcie tego odcinka granicznego. To zupełnie jasne, że reżim kijowski nie mógłby przedłużyć swojej egzystencji, gdyby nie gwarantowało tego państwo polskie, gdyby państwo polskie nie umożliwiało tej pełnej drożności naszej wschodniej, ukraińskiej, zachodniej granicy. No i w związku z tym jest karta przetargowa i w związku z tym właśnie przynajmniej te elementarne zasady, na których stać powinna każda zdrowa dyplomacja, czyli wzajemność, te zasady są do wyegzekwowania. Pesymiści zwykli mawiać, każdy dobry uczynek w tym życiu doczesnym będzie szybko i surowo ukarany. Tak jest w relacjach polsko-ukraińskich. Ukraińcy odpowiadają na awanse i sentymenty i życzliwość z polskiej strony, odpowiadają na tym szczeblu rządowym, administracyjnym, na szczeblu swoich służb, odpowiadają oczywiście czarną niewdzięcznością. Czy to nas dziwi, czy przeciwko temu tutaj się wypowiadamy? Nie, dlatego że to nie leży w zakresie naszych kompetencji, to nas niejako nie dotyczy, za to nie ponosimy odpowiedzialności. To nie powinno budzić niczyjego zdziwienia, ale nie mamy na to wpływu. Mamy natomiast wpływ na działania i zaniechania rządu warszawskiego. I o to się upominamy, żeby bez względu na sentymenty czy resentymenty rząd warszawski, ze szczególnym uwzględnieniem resortu spraw zagranicznych, kierował się polskim interesem narodowym, polską racją stanu, żeby się nie zajmował ratowaniem całej galaktyki, ale żeby się zajął dziś od na przykład ratowaniem polskich firm spedycyjnych i ratowaniem, często to jest potrzeba chwili, po prostu bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa polskich kierowców, którzy tam za granicą nie są bezpieczni. Polskie firmy spedycyjne to jest, nie waham się użyć tego słowa, no jedna z tych pereł w koronie chwały polskiego przedsiębiorcy ostatnich dekad. Firmy spedycyjne to jest ten polski produkt, to jest ten polski pomysł, polska przedsiębiorczość. Nie było żadnych programów unijnych, które by to miały stymulować, nie było żadnych zachęt, nie było żadnych specjalnych ulg. Po prostu Polacy weszli w tę przestrzeń, która była do zagospodarowania i tutaj stali się arcymistrzami na rynku europejskim. Wiemy, że oczywiście obudziło to czujnych naszych zachodnich, również nieuczciwych, nielojalnych partnerów i zastosowano działania, które przytłumiły operatywność polskich spedytorów na trasach zachodnioeuropejskich. No ale teraz widzimy, że to samo dzieje się od wschodu. I jakież to znamienne, że Kijów, który aspiruje do Europy, okazuje się prymusem także i w tej dziedzinie, czyli w nieuczciwości
uczciwym traktowaniu Polaków. Jedna jedyna Konfederacja upomina się o to głośno, jedna jedyna Konfederacja bez kompleksów i bez wahania podnosi tę sprawę, podczas kiedy media głównego nurtu milczą, a instancje rządowe przedłużają w tej sprawie haniebne, skandaliczne zaniechanie. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Obawiam się, że ciąg dalszy nastąpi.